W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy pewną przypowieść. Spróbujmy się postawić w sytuacji pewnego rolnika albo innego ogrodnika, który zastaje taką właśnie sytuację. Ktoś trudzi się, ktoś uprawia jakąś rolę, zasiewa ziarno, czeka na plon i później przychodzą pracownicy, czy to z ogrodu, czy to z tego pola, i mówią, panie, co żeś, czy żeś zrobił coś złego? Dlaczego tyle chwastu rośnie na naszej, na, w naszej uprawie? Wtedy zrozumiałym jest, że przychodzi pewna złość, być może zniecierpliwienie i u pracowników, którzy włożyli w to wielkie, wiele swoich działań, i również być może i u tego rolnika, który to uprawia. Drodzy wierni, ta przypowieść pasuje niestety, ale w sposób szczególny do dzisiejszych czasów. W dzisiejszych czasach, gdy w tej świątyni Kościoła Świętego, gdzie w tym ciele mistycznym Chrystusa dzieje się tyle zła. Czyż niepodobna jest sytuacja i dzisiaj, gdy. Z Rzymu, z Watykanu dochodzą do nas w ostatnich miesiącach w sposób szczególny zatrważające informacje. Jaka nauka jest tam z Watykanu rozgłaszana po kościele? Gdzie błąd goni błędy? Gdzie można stracić rzeczywiście nadzieję? Gdzie rzeczywiście widzimy, że w tej świątyni pańskiej, w tej winnicy pańskiej tyle jest właśnie zła? Czyż nie możemy powiedzieć jak ci Właśnie pracownicy tej roli. Zwróćcie się do Chrystusa, Panie, skądże tyle konkolu na tym naszym polu? To pole oczywiście, drodzy wierni, jest symbolem, jest obrazem właśnie Kościoła. I przychodzimy czasem różni wierni. Ostatnio usłyszałem takie słowa pewnej osoby, która już w zniecierpliwieniu, słysząc coraz to gorsze wieści, co papież Franciszek wygłasza, co kongregacje mówią o udzielaniu komunii grzesznikom, o różnych wielu innych rzeczach, o dewiacjach, które się dzieją również w kościele. Stwierdził, że nie, no trzeba chyba się wypisać z tej, go, z tej instytucji, trzeba się wypisać z kościoła. Drodzy wierni, to nie my musimy się skądś wypisywać, to ten konkol, który czarnieje na tej na tym polu pszenicy on sam się wypisuje. On się wypisuje z kościoła, odchodząc od dogmatów. I to nasze zniecierpliwienie poniekąd jest rzeczywiście słuszne. Ta złość również jest niejako słuszna. Powinniśmy się sprzeciwiać złu. Powinniśmy walczyć ze złem. Lecz posłuchajmy tych słów tego pana, rolnika, który. Odpowiadając na pytania, czy nie mamy iść i rzeczywiście wyciąć to wszystko, czy nie możemy tego teraz wyciąć z tej, nasz, z tej, z tej naszej uprawy ten konkol? Pan jednak mówi nie. Byście znać, zbierając konkol nie wykorzenili z nim i pszenicy. On po, pozwala na tym polu rosnąć i pszenicy i konkolowi. Również i w naszym kościele tak się dzieje. To Pan Bóg. To Pan nasz Jezus Chrystus będzie sędzią tym, który wyrwie ten konkol na końcu czasów albo przy śmierci każdego. Ten czas, ten czas z żniwa dla każdego z nas przyjdzie wraz ze śmiercią. Przyjdzie, ten czas z żniwa przyjdzie wraz ze śmiercią każdego prałata, każdego biskupa, który głosi temu błędy. I Chrystus będzie jego sędzią. My musimy w tej właśnie niezrozumiałej być może, ale cierpliwości, wzrastać razem z tym konkolem na tym polu. To jest jednoznaczny obraz Kościoła. I ojcowie właśnie pustyni, ojcowie Kościoła tłumaczą również i tę przypowieść. Dlaczego Pan Bóg pozwala, dlaczego Chrystus pozwala rosnąć konkolowi i pszenicy? Przecież to jest wielkie zagrożenie. Gdyż do końca żniwa każdy może się nawrócić. Gdyż do końca żniwa, dzięki naszym modlitwom, można jeszcze wyciągnąć z tego modernizmu, czy to wiernych, którzy są jeszcze tam nieświadomi, czy to kapłanów, którzy również przychodzą do naszego bractwa, dzięki naszym modlitwom, dzięki ofiarom. Nie wszyscy są tam jeszcze straceni. Nie, być może są teraz konkolem, ale dzięki łasce mogą się jeszcze nawrócić. I dlatego Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje czas. Daje czas, daje nam również tą przypowieść, abyśmy zrozumieli, Dlaczego musimy w tym wszystkim trwać? I odnosząc się właśnie do tych słów tej zniecierpliwionej i zniesmaczonej osoby, która komentując to, co się dzieje w Watykanie, to, co się dzieje w Kościele, powiedziała, że trzeba się chyba z tego wszystkiego wypisać. Nie tędy droga, drodzy wierni, to oni sami się wypisują. Kościół jest Chrystusowy, Kościół jest święty. Osoby są grzesznikami. Tak jak i wśród dwunastu apostołów jeden był Judasz. Wśród dwunastu apostołów, którzy stali najbliżej Chrystusa, jeden go zdradził za pieniądze. Zdradził go najbliższy jego współpracownik. Tak i teraz najbliżsi współpracownicy zdradzają Chrystusa. Ale trzeba trwać, drodzy wierni, trzeba trwać w tej nadziei. W tej nadziei, że... Ci, którzy wytrwają przy dogmacie wiary, ci, którzy wytrwają przy sakramentach katolickich, które są w sposób katolicki dawane biernym, jako przedłużenie właśnie tego Chrystusa, to jest Kościół. Jeżeli te osoby wytrwają, one dotrwają do tego żniwa i rzeczywiście zostaną zbawione. To Chrystus panuje nad tą sytuacją i dopuszcza niestety z naszej perspektywy, że tak się dzieje dla większego dobra. Jest to kara, niewątpliwie. Jest to czas zamętu. Ten konkol otacza nas. Już nie widzimy praktycznie wielu kłosów zdrowych. Lecz takie są. I właśnie o to chodzi, żeby wytrwać w tym. Ten kłos pszenicy również powinien być symbolem każdej rodziny niejako. Jeden kłos, wiele ziaren, które trwają, które się wspierają, które trwają w tej wierze i sakramentach Wiary katolickiej, aby dotrwać do żniwa, aby dotrwać do tego momentu, kiedy przeniesiemy się, daj Boże, na, na tą drugą stronę, aby cieszyć się wieczną szczęśliwością. I to Chrystus będzie tym, który właśnie oddziela konkol od pszenicy. My niestety, ale musimy w tym trwać, musimy się uciekać do Chrystusa, do Chrystusa, który daje nam właśnie tą wiarę, nadzieję i miłość, daje nam te dogmaty, abyśmy się nie martwili jednak, abyśmy się ćwiczyli w tej cierpliwości właśnie. My jesteśmy właśnie jak ci pracownicy, którzy przychodzą już prawie z wyrzutem do Chrystusa. Co tu się dzieje na naszym polu? Dlaczego tyle konkolu? Czy nie iść to po prostu wyciąć wszystko? Czy nie skończyć z tym raz na zawsze? Chrystus jednak mówi, dajcie mu rosnąć. Dajcie mu rosnąć, dajcie mu czas, być może jeszcze wielu się zbawi, wielu się jeszcze nawróci, i przyjdzie czas, przyjdzie czas żniw, że przyjdą aniołowie i oddzielą Konkol od pszenicy, czyli oddzielą tych, którzy się zbawią od tych grzeszników, którzy niestety pójdą na wieczne potępienie. Rozwierni, ta przypowieść niech nam utkwi w głowie. Zapamiętajmy to, że Chrystus uczy nas z tej cierpliwości, że Daje nam tą nadzieję na to, że to było przewidziane. Że te kary, które na nas przychodzą, one wszystkie są opisane w Ewangelii. Przecież jest napisane, że przyjdą herezje, że przyjdą podziały, że przyjdzie antychryst. To wszystko było przy, przewidziane, te wszystkie kryzysy. Są opisane również na kartach Pisma Świętego. Stary Testament, te dzieje Izraela, który co rusz wpadał w grzechy, co rusz się odwracał od Boga, a później wracał. To również jest obraz Kościoła katolickiego, który właśnie raz przeżywa upadek, a raz, raz rozkwit. Raz rozpościera się jakaś herezja i błędy, a później przychodzą wielcy święci i odnowa Kościoła. Dlatego miejmy nadzieję, miejmy cierpliwość i Starajmy się ufać Bogu, oddajmy sprawiedliwość jemu, temu ostatecznemu sędzi, który będzie sądził tych wszystkich, którzy rozsiewają błędy i czynią tyle zła w Kościele. I módlmy się za nich. Módlmy się za nich, żeby rzeczywiście jak największa ilość z tego konkolu stała się jednak pszenicą. Każdy ma do końca swojego życia tą szansę. I w otaczającym nas świecie widzimy cuda nawróceń. Widzimy cuda nawroceń i świeckich, i kapłanów. I trzeba się o to modlić, trzeba łączyć się w tych naszych ofiarach, w tym, w tym naszym trwaniu przy tradycji, w tym naszym tradycyjnym przyjmowaniu sakramentu, gdzie przyjmujemy Chrystusa, gdzie go wielbimy i stwarzamy niejako małe enklawy tej pszenicy, która właśnie chwali Chrystusa. W tych naszych kaplicach tworzymy miejsca, gdzie on jest chwalony, gdzie jest czczony, gdzie jest przepraszany w taki sposób właśnie jak Kościół zawsze chciał. I im więcej będzie takich miejsc, im więcej wiernych będzie się skupiało wokół tej tradycyjnej formy, przede wszystkim mszy świętej i tradycyjnej formy przyjmowania sakramentu i tradycyjnej nauki Kościoła katolickiego, tym większą mamy siłę oddziaływania i na grzeszniku i na to, co się dzieje w świecie. Niestety, wiadomości, właśnie to, jak mówiłem, z Rzymu nie są pocieszające, dzieje się coraz gorzej, ale Pan Bóg spuszcza to jako karę, i czasami musi ktoś upaść bardzo nisko, żeby dojrzał do tego, że jest w błędzie. Czasami ktoś musi wpaść w niezwykle ciężką chorobę, żeby się nawrócił. I tak jest z większością dzisiejszej hierarchii która upada. Kościół musi przeżyć kryzys, aby przeszedł oczyszczenie, aby przeszedł do refleksji nad tym, co się stało i żeby później z tego wyniknęło dużo większe dobro. To jest dogmat, który musi w dzisiejszych czasach nam bardzo e, pomagać, który musi być naszą podporą. Bóg dopuszcza zło tylko dla większego dobra. On pozwala rosnąć temu konkolowi tylko po to, aby się nawrócił Tylko po to, aby dać okazję innym Aby mogli walczyć o te nawrócenie I to będzie naszą wieczną nagrodą Ta ciągła walka o ten Kościół Chrystusowy I o to się módlmy Przede wszystkim podczas mszy świętej Chwaląc Pana Boga Prosząc Go o łaski I przepraszając za grzechy nasze Naszych rodzin, naszego narodu I całego Kościoła katolickiego Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.